myślę, że tutaj akurat bezdyskusyjnie Lechia przewyższała pod względem przede wszystkim na pewno agresywności, no i różnica jakości, także tutaj nie mogliśmy w pierwszej połowie wymienić nawet kilka podań, nie mogliśmy utrzymać się przy piłce, a kiedy nie jestem przy piłce, to na pewno szybciej się męczy, że gdzieś tam chęć dobrej ucieka, także tutaj na pewno wynik jest sprawiedliwy, to znaczy nawet mógł być wyższy. No. Także no, widać było w pierwszej połowie zdecydowaną różnicę, także tutaj to, co powiedziałem na początku, bez dostosowania. Czy nie jest, nie powinno być tak, inaczej, czy może się zdarzyć taka sytuacja, że w klasie drużyna przez cały mecz nie oddaje ani jednego celnego strzału? A tak było w wypadku Górnika Łęczna. Czy przystoi to drużynie z Ekstraklasy kończyć mecz z taką statystyką? Ja myślę, że nie. Dlatego ja mówię, że tutaj ta przewaga Lechia była bezdyskusyjna, także tutaj nie ma co się rozwodzić. Z tym się zgadzam. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Witam bardzo serdecznie. Oczywiście gratuluję chłopakom, to było dobre spotkanie. Wygraliśmy bardzo konsekwentnie. Zdobyliśmy dwie bramki, mieliśmy sytuację tego, żeby to spotkanie dzisiaj zakończyło się większym naszym zwycięstwem. Cieszę się również bardzo z tego, że Bruno zdobył pierwszą bramkę. I jeszcze raz gratulacje dla całej drużyny za dobrą, konsekwentną grę, agresywną i ilość tych stworzonych sytuacji, trzeba nosić. Oczywiście, wydaje mi się, że na pewno stworzyliśmy kilka dogodnych sytuacji do tego, żeby zdobyć bramki. Patrząc na sytuację w tabeli, każda bramka byłaby nam potrzebna. Wydaje mi się, że również z drugiej strony przed meczem każdy z nas byłby zadowolony, jeżeli ktoś by powiedział, że wygramy to spotkanie 2-0. Bo wbrew temu graliśmy z przeciwnikiem, który było widać, nie bał się operować piłką, szedł się w pierwszej połówce 3 czy 4 razy, kiedy straciliśmy piłkę, mieli okazję tego, żeby wjechać z kontratakiem, ale całe szczęście, że dobrze i szybko to przerywaliśmy, tak więc nie przypominam sobie, żeby był jakiś taki cenny strzał na naszą bramę, tak więc chwała chłopakom za tą konsekwencję, bo to często są takie spotkania, kiedy masz przewagę, jeden kontratak kończy się stratą bramki. Goście nie oddali celnego strzału się na bramkę, to też... Oczywiście na każdym, już wielokrotnie powtarzaliśmy na pewno w tej takiej konstelacji, kiedy jest i Kuba i Krzysiek, no ta obrona jest bardzo stabilna, chociaż w dniu dzisiejszym już w pierwszej połówce Jason w dwóch przypadkach zachował się trochę nonszalancko i od razu wtedy zaczynają się problemy, tak więc na to musimy przede wszystkim zwrócić uwagę, ale na pewno jeżeli ta czwórka jest zdrowa i gra, ta gra nasza defensywna wygląda bardzo dobrze. Pytam jeszcze o Janickiego, bo on szedł z powodu kontuzji chyba, tak nie chciał pan go trzymać dalej na boisku. Ja mam nadzieję, że to nic poważnego. Przy jednym ze ślizgów poczuł on troszeczkę bólu w kolanie. Mam nadzieję, że do środy będzie do dyspozycji i w pełni się.